O tym, co nieraz potrafią zarejestrować kamery miejskiego monitoringu, strażnicy miejscy mogliby opowiadać długo. Mundurowi próbują wyłapać wszelkie niepożądane sytuacje rozgrywające się na arenie miasta. To jest spożywanie alkoholu, są też dewastacje, bójki, no różne, przeróżne sytuacje. A także m.in. kolizje czy tak zwane czyny nieobyczajne, które rejestrują miejskie kamery, jak choćby na rondzie Solidarności. Tu wielu kierowców nie respektuje znaku stop, wyjeżdżając z Bydgoskiej. Obserwujemy to miejsce, ile pojazdów i jakie pojazdy nie zatrzymują się na stopie. Jest to dalej również przekazywane. Centrum monitoringu działa w Pile od 4 lat. W tej chwili w mieście jest już 38 kamer. Oko kamery potrafi wychwycić naprawdę wiele i to o każdej porze dnia i nocy, ale nie dociera wszędzie, stąd pomysł na rozbudowanie centrum. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania projektu rozbudowy o kolejnych 30 kamer. Te kamery będą sukcesywnie powstawały, ponieważ mamy w projektach już 4 takie miejsca, które będą te kamery zawierały. Mowa tu m.in. o planowanej ścieżce rowerowej do Motylewa czy dalszej rozbudowie nadrzecznych plant. To jednak nie wszystko. Strażnicy rozmieszczają także kamery pułapki. Też mamy paręnaście takich kamer na terenie miasta zawieszone. One głównie są skierowane bądź na miejsca, które są zanieczyszczane, gdzie są podrzucane śmieci, albo takie, gdzie mamy do czynienia na przykład z jakimiś dziwnymi sytuacjami, że może dochodzić nawet do handlu narkotykami. Wiele nagrań z miejskiego monitoringu trafia potem do pilskich policjantów. Za zeszły rok około 100. W rozwiązaniu wielu spraw mundurowym pomaga także monitoring sklepowy czy osiedlowy, przyznają policjanci. Monitoring może być również pomocny w rozwiązaniu kwestii spornych, takich jak na przykład ustalenie sprawcy wypadku lub kolizji drogowej. Kamery monitoringu mogą również oddziaływać prewencyjnie. Sam ich widok oraz informacja, że dany teren jest objęty monitoringiem, może skutecznie zniechęcić sprawcę do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. I przekłada się to w policyjnych statystykach. Im więcej kamer, także tych osiedlowych i sklepowych, tym niższa przestępczość.